Basia jest skromną dziewczynką, delikatna i wrażliwa, ucieka w świat muzyki, która jest dla niej wszystkim. Utalentowana i pracowita, każdą chwilę poświęca swojej pasji, grze na skrzypcach. Najlepiej wiedzą to jej rodzice. Te skrzypce chyba są taką możliwością i sposobem wypowiedzenia się. Woli, jak zapytam o coś, to ona jednym słowem w zasadzie odpowiada, jednym, dwoma. A na skrzypcach wiadomo, że tych dźwięków jest mnóstwo i chyba to jej tak zastępuje, jest takim zastępnikiem tych wypowiedzi. No, taka jest Basia, ale jest taką pogodną osobą, ale żyje tak w swoim świecie, można powiedzieć. Subtelna interpretacja, przepiękny dźwięk i uroda jej gry powodują, że widzowie mają wrażenie ogromnej dojrzałości młodej skrzypaczki. Ona sama mówić o sobie nie lubi, woli rozmawiać ze światem za pomocą muzyki. Gra na skrzypcach jest na pewno dla mnie wielką pasją, tym co kocham i sprawia mi to wielką przyjemność. Kiedy gram na skrzypcach, mogę pokazać znacznie więcej i bardzo dobrze się z tym czuję. Talent, ale też wyjątkowa wrażliwość Basi powodują, że praca z nią jest również wyzwaniem dla pedagogów. Od roku jej nauczycielką jest Dominika Krause, która wkłada całe serce w rozwój artystyczny młodej skrzypaczki. Staram się Basię dopingować do tego, żeby też uczestniczyła w wielu warsztatach skrzypcowych, jeżeli jest okazja, czy w Olsztynie, czy poza Olsztynem, z profesorami innych uczelni, z koncertmistrzami różnych polskich i zagranicznych orkiestr. Także mam nadzieję, że poszerzając swoje horyzonty, być może nowe marzenia się pojawią w jej głowie. Basia ma swoje marzenia, chciałaby studiować w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Uczestniczy w wielu warsztatach muzycznych, bierze też udział w konkursach, w których odnosi sukcesy. Jest urodzoną skrzypaczką. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv